Marketing, branding, customer experience. Wszyscy o tym słyszeliśmy. Ale czy potrafimy, czy też potrafisz w prosty sposób odpowiedzieć na pytanie, czym jest marketing, czym jest branding, po co w ogóle nam ten cały customer experience? Jak te trzy rzeczy są ze sobą powiązane? Jest taka piękna historia, która w bardzo obrazowy sposób wyjaśnia różnicę między marketingiem, brandingiem a customer experience, ale również pokazuje powiązania między tymi pojęciami. Marketing jest jak zaproszenie kogoś na randkę. Branding jest powodem, dla którego ktoś mówi: tak, pójdę na tą randkę. A customer experience, czyli doświadczenie klienta, to jest coś, co sprawia, że tych randek będzie więcej, że nie skończy się tylko na jednym spotkaniu. Pewnie wszyscy słyszeli, czy słyszałeś o aplikacji, jaką jest Tinder. Tinder oferuje nam taki nowoczesny sposób umawiania się na randki. Tinder jest narzędziem marketingowym. Tak? Pozwala nam dotrzeć do określonych osób. Tak, marketing jako dziedzina odpowiada na pytanie jak. W jaki sposób dotrzemy do określonych ludzi, określonych osób, na których nam zależy. Tinder pozwala nam szukać tych, którzy pasują do nas jak najlepiej, nawiązywać z nimi jakąś interakcję i umawiać się na spotkanie. I teraz, żebyśmy umówili się na spotkanie, to musimy mieć ku temu powód. Jeżeli widzimy, że ktoś nam się podoba wizualnie, jeżeli z opisu wynika, że to jest osoba, która jest jakoś do nas podobna, czy być może wykazuje się podobne do naszego poczucia humoru, zaczynamy z tą osobą pisać, wszystko idzie gładko i czujemy jakieś takie naturalne flow z tą osobą, to czyli mamy powód, dla którego chcemy się z tą osobą spotkać, to z taką osobą się umawiamy. Tak, branding jako dziedzina jest w pewnym sensie dawaniem powodów, dla których ktoś miałby wybrać nas, a nie innych. Tylko, że to nie wystarczy, aby ta misja odnajdywania przyszłego partnera, czy też partnerki zakończyła się sukcesem, jeśli myślimy o związku poważnie, długofalowo, bo aby ta sztuka nam się udała, to doświadczenie pierwszej randki, czyli ten customer experience musi być, to doświadczenie musi być pozytywne. Bo jeżeli na spotkaniu okazuje się, że ta osoba, która na zdjęciu wyglądała fantastycznie, wcale już tak fantastycznie nie wygląda, albo jest wyższa, albo niższa niż nam się wydawało, albo dziwnie mówi, albo jednak te żarty wcale nie są śmieszne, coś nam zgrzyta i to doświadczenie nie jest pozytywne dla nas, i w pewnym sensie czujemy się oszukani czy rozczarowani, bo ktoś przedstawił idealną wersję siebie, a rzeczywistość najczęściej nie jest taka idealna, no ale mieliśmy pewne oczekiwania, pewne przekonania dotyczące tej osoby, z którą się spotykamy, i nastąpiło rozczarowanie, no to prawdopodobnie tych spotkań więcej nie będzie. Tak, bo dotarliśmy do osoby, która prawdopodobnie jest dla nas odpowiednim partnerem czy partnerką. Widzieliśmy, że mieliśmy jakiś powód, dla którego chcą się spotkać, czuliśmy jakieś połączenie z tą osobą na poziomie, nie wiem, hobby, zainteresowań i tak dalej. No ale jednak to doświadczenie kontaktu było jakie było, no to może się okazać, że na tym się zakończy i zaczynamy szukać dalej. Tak więc marketing jest powodem, marketing to jest coś, co pozwala nam dotrzeć, branding to jest powód, dla którego mówimy tak, a doświadczenie klienta to jest coś, co sprawia, że tych spotkań czy też randek będzie więcej.